Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Title Tuesday przed nami. Rund 11. Tempem 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Arcymistrzowie, kawka, herbatka w dłoń. Pozdrawiamy Mariancella z tej strony. Przy okazji skradłem mu powiedzonko, no ale pasuje jak ulał. Właśnie tę kawę sobie popijam. Mam nadzieję, że wy również, w zależności czy oglądacie rano, czy wieczorem. Przypominam, że na Twitchu jest transmisja, a będzie też na wszystko na YouTubie. Na YouTubie, przepraszam, oczywiście jak zdobędę dwa punkty, to nic nie będzie na YouTubie. Nie, no się śmieję, mam nadzieję, że tak nie będzie i będziemy się dobrze bawić, będziemy się tutaj uczyć przy okazji. No chcę sobie po prostu zagrać w szachy na jakimś tam poziomie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Rzadko gram Title Tuesday, postaram się wracać. No to jest kwestia naprawdę czasu mojego, który jest ograniczony bardzo, bardzo mocno, ale nie narzekamy, póki jest dzisiaj okazja, a mamy 13 czerwca. Przepraszam, to zagram. To moje kaszle. O! Już pierwsza partia. Dosyć szybko poszło. No to jedziemy. Dość szybko skojarzyli. Czas leci nieubłaganie, jest d4, d5, ok, c4, gambit hetmański, przyjęty czy nieprzyjęty, goniec f4, niech będzie e3. Debiuty ważna rzecz, wieża c1, ok, wybijemy na d5. Skoczek wszystko wybija do końca, w porządku. No i wybijemy na c5. Chodzi tutaj o to, żeby... Zagram a3, żeby nie było hetmana. Chociaż może być, hetman d2. Będę grał na izolowanego pionka po prostu. Tu się wszystko, chyba wszystko trzyma. Goniec na e2. Dajcie znać proszę na czacie na żywo, czy słychać wszystko. Zakładam, że tak. Dobra, jak już jest roszada, to już jesteśmy spokojni. Teraz pytanie. Tutaj już nie, bo dostanę taki ruch, ale mam też taki ruch. Skoczek e6 też nie. No, hetman d4 sobie zagram. Zagram hetman d4. Nie jestem w stanie grać w szachy tak bardzo, bardzo poprawnie, ale tutaj trzeba w zasadzie grać niepoprawnie troszeczkę. Słychać jest ok. Dzięki, dzięki serdeczne. Witam serdecznie wszystkich. Tak, koniec. Goniec na e5. Tutaj aby niczego nie podstawić. Słuchajcie, mówię, aby niczego nie podstawić, a skoczek na b3. No ale na szczęście jest wieża c8, a jeszcze po drodze jest tutaj bicie, więc na szczęście się zgadza. O rety. Wiecie co? Krzysztof, ogarnij się taktycznie, kontroluj wszystko, nie podstawiaj w najprostszy sposób. Oczywiście teraz nie ma podstawki, ale już się trochę wystraszyłem skoczkiem na b3. Już było blisko. Jest bicie, dobra. Może tym w ogóle? Nie, no skoczki. Plan jest taki, żeby zagrać wieżą tutaj, no ale też podważam skoczka, więc pytanie, czy on na przykład tak zagra. Jeżeli tak zagra, to się w sumie ciekawe, bo będzie groził taki ruch. A już zagrał. Ok. Tu, tu, tu i tu z szachem. I figura mniej. O rany Julek. O rany Julek, słuchajcie. Ale mam w trąbę. Taktycznie przegrałem partię w sposób banalny, co nie? Ja cię kręcę. Nie wierzę. Przegram pierwszą partię. Nie wierzę. Ha! Przepraszam. Przepraszam, Krzysztof, co ty robisz? Czy ja mogę to jakoś uratować? Nawet nie mogę hetmanem zejść, żeby stracić jakość. Nie mogę nawet tego zrobić. Tutaj to mnie zbije tu. Dobra, nie mam wyjścia. Straciłem wieżę za darmo. Ale po prostu to jest jakiś dramat, co nie? No skoczkiem, no skoczkiem. No a czym masz zbić? Oczywiście, że skoczkiem. Masakra po prostu.
Czy jakieś takie sztuczki są, żeby cokolwiek uratować? Odejdzie po prostu gońcem i jest zadowolony. Ha, goniec tu, no a co mogłem zrobić innego? Jakiś żart. Sztuczne jakieś ataki, staram się. No właśnie, Hetman F6. Tu absolutnie nic nie ma. Białymi nic nie mogę zrobić. No, on chce na siłę wymieniać. Słusznie, no. Słusznie. Jednak wymienię hetmany, to już jest koniec, no ale mam wyjście. Postraszę jeszcze skoczkę, żeby nie uciekł. Ja pierdzielę. Wybaczcie. Wybaczcie za tą słabą grę. Nie potrafię tego wyjaśnić. Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Jak tak można słabo grać? Sztuczki. Dzikie sztuczki. Kompletnie. Wiadomo, że pogram do końca, ale no to jest kompletny wór. Już nawet jakbym miał 2 sekundy, to by dał radę, bo... Śmiech na sali. Co ja mogę? Wszystko wisi po kolei. Co się już wykupić. Już dawno powinienem się poddać. No zerknę sobie. A3. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że przegrałeś pierwszą partię. Bardzo dobrze, że przegrałeś. Się weźmiesz do roboty w końcu. Ale najgorsze jest to, że ja po prostu tego nie widziałem. Tu już wygrywa taki ruch. Kompletnie Hetman D4. Głupota. Nie, po prostu nie zauważyłem. To jest normalna pozycja w tej sytuacji. To skoczek D4. Cokolwiek. Goniec E5. Tutaj sobie stanąć. Normalna, techniczna, strategiczna pozycja, które uwielbiam grać. I zagrałem najgorzej jak mogłem. I od razu mógł skoczek wejść, bo po tym ruchu po biciu jest bicie. Jak bije Hetmana, to on bije mi z szachem. Ma figurę więcej. Czyli to samo co wcześniej. A co ja teraz zagrałem? Mogłem po prostu odejść, tak? Ale zagrałem tak, to też przegrywa. Skoczek B3 wchodzi dalej. No tak. Ale on wybił, czyli źle zrobił. Albo wybił hetmanem. No właśnie. Cześć wyindywidualizowany. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. No właśnie. Hetman E5. I byśmy normalnie grali. No wycisnąłbym gościa. No. Wycisnąłbym przecież. Pozycji. Nie można tak podstawiać. No tu nie miałem już nic. No co? No tak trzeba było zrobić. Tu, 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 tu. No, grać bez figury. No, wieża gdzieś tutaj. On tam wieżą musiałby znaleźć taki ruch. No tak, G4 jakieś. Co? Ratowałem figurę? Bez jaj. Tu, tu. No ale F6 i co? Jak skoczek? Aha, goniec D1, ale może on by nie zauważył takich dalekich kombinacji, masakra. Już taka teoretyczna szansa by była, ale jaja. Silnik prawdę ci powie. Magnus Carlsen gra w turnieju. No niestety, ja już z nim nie zagram.
Nie mam takiej możliwości. Chyba, żebym wygrał wszystkie teraz partie do końca, to bym na Magnusa trafił. Po drodze, na końcu, może w ostatniej rundzie. Ale to jest... Tak, trzeba wierzyć w siebie. Jasne. Ła! Ale mnie tutaj po prostu zgasił gościu. To samo jak dzisiaj w speedrunie, słuchajcie. Grałem odcinek i po prostu przegrałem. Tak czuję się, jakbym miał nie wiem, z 200-300 oczek mniej rankingu. Taką siłę gry czuję w sobie. To znaczy, jej nie czuję. No czasami jest tak, no nie wiem, lato jest złym okresem dla szachów, jeśli o mnie chodzi. Jeśli chodzi o grę. Nie wiem, jak u was. Ja zdecydowanie budzę się jesienią, zimą, wiosną. Czyli większość roku. Zdecydowanie wolę. Ale to są już teraz wymówki, co nie? Usprawiedliwienia takie sztuczne. Ale no tak jest, no. Nie może tak być, że w taki prosty sposób przegrywam taktycznie. Nie może. Dobra, teraz wygrywam 3 partie z rzędu i zapominamy o porażce. Oby nie było 2 jaj. No dobra, cierpliwie sobie będziemy grać dalej. Pierwsze koty za płoty. Zależy, ile się ma na głowie. Ja ostatnio bardzo dużo pracowałem i zjazd 300 oczek. Wojciechu, jakbyś mi wyjął to z ust. Faktycznie, no tak. Coś w tym jest, coś w tym jest. Faktycznie masz rację. No dobrze. Jedziemy. Kolejny CM. No i co jest? Jakieś fory przeciwnik daje, czy zapomniał? A tamta podstawka to tak, to totalna amatorka. No co, mój drogi przeciwniku, nie robisz posunięcia? Jednak wolałbym zagrać partię, niż wygrać ją przez Walkovera, przepraszam. No i myśli, chłop, no. E4, mamy to. Dobra, jakiś D5 zagra. Leci. Może tak? W sumie to już nie wiem. Skoczek D2 mnie zaskoczyło. Co? No to trzask. Tak się gra? Nie mam pojęcia. On już jest słaby tu po czarnych polach. Tu wchodzę. Jakiegoś szacha dam. Ha. Ciekawe. Mogę wziąć figurę za darmo, czy nie mogę? Ale gładziutko, co? Skoczek tutaj. Jeszcze trzeba uważać. Dobra, no to tak. Wymiana. Okej. Tutaj. Żeby nie było B4. Jak skoczek wejdzie, to bierze E7. Takie ruchy już są niegroźne. No figura więcej. Co on zrobił? Grać mu się odechciało. Mogę tutaj zbić nawet. Nie wiem. Nie obchodzi mnie to punkt to punkt. Chociaż takie wygrane mnie za bardzo nie cieszą. Ale punkt jest punkt. Chcę oczywiście końcem tutaj przejść na C6. I dobrać się do pionka. No, grają różnie ludzie, jak widać. No, ale to ja też mówię o sobie, że jest to po prostu...
prostu czasami trudne, że trudne. Na różnym poziomie, słabym też. W ogóle gość, nie wiem, gra jakoś bardzo szybko. Dobra, tak, zagrajmy. No i poddał. No i dobrze. Dobrze. Jest zwycięstwo. Będzie czas, żeby pooglądać najlepszych. Już odpalamy. Partię, jak mi się odświeżył. Jest. No, zobaczmy Magnusa w ogóle. Nie miałem okazji na żywo go oglądać w Tatlet Tuesday chyba nigdy. Magnus białymi. O, zostawię silniczek, żeby było atrakcyjnie. Goniec D3. Magnus w ogóle jaką ma przewagę czasową. No gość czuje te szachy. Co B3 komputer radzi? H5 radzi? Znajdzie takie ruchy na banku. Nie. Miał swoje plany. Przecież nie zawsze komputer jest dobrym doradcą, moi drodzy. Naprawdę, nie można ślepo wierzyć silnikowi szachowemu. A, tak przy okazji, no właśnie, a propos tematu. Zapraszam Was bardzo serdecznie już 21 czerwca na webinar na temat właśnie silników szachowych, żeby im ślepo nie ufać. Będę razem z Pawłem Kukuło opowiadał o ciekawych przykładach, kiedy to silniki głupieją w pewnych pozycjach i trzeba zawierzyć sobie, a nie właśnie maszynom. I też oczywiście będziemy na końcu opowiadać o szachowym ekspercie. Wielkie dzieło, które już powstało, ale więcej szczegółów dowiemy się, dowiecie się, mam nadzieję, jak przyjdziecie 21 czerwca o 19. Linki podam wszystkie w opisie oczywiście i w komentarzu na zapis, na webinar, tak to nazwijmy, no na darmowe szkolenie powiedzmy, no nazwa jak nazwa, ale wiadomo o co chodzi. Więc myślę, że będzie bardzo interesująco. Znaczy, ja wiem, że będzie interesująco. Także zapraszam serdecznie. Jeszcze oczywiście będę to ogłaszał wiele razy. Słuchaj, ma na E6. Magnusowi czasami po prostu przychodzą tak łatwo ruchy. No a tutaj to już jest easy, nie? Wieża E1. Dokładnie. Strzały są. Mnóstwo czasu. Widać totalną dominację. No już poddał. Dobra. Zobaczymy kolejnego zawodnika. Czy gra może... O! Gra Marcin Sieciechowicz białymi. Z Fiedosejewem. Co tutaj się dzieje? No, jest za dymka. Marcin ma figurę mniej, no ale skoczek E5 się raczej znajdzie. Choć z praktycznego punktu widzenia... Czarne powinny sobie tutaj poradzić. No, nie widzę jakiejś opcji, żeby... Właśnie, tutaj już widzimy, że... Skoczek D3. Ciekawe. Takie... No właśnie, to są takie taktyczne uderzenia, które są... proste teoretycznie, no, dla arcymistrzów. Figura mniej. Tutaj już czarne po prostu praktycznie do pozycji podchodzą. No tak, poddał się Marcin, ale zagrał sobie, okej. Okay. Zobaczmy, czy jest jeszcze jakiś silny... No jest Kramnik, ale zaraz, czy jest Janek gdzieś na horyzoncie, czy już skończył? Zakładam, że skończył. Zobaczmy sobie Władimira Kramnika. To jest żywa legenda szachowa, moi drodzy. Kramnik gra czarnym kolorem. Tak, on takie rzeczy to dusił wiele razy w swojej karierze. I co tutaj się będzie działo? Remisik. No remis, remis. Na sekundę grają panowie, ale tutaj jedna i druga strona nie odpuści. Fajnie zremisować z Kramnikiem, co nie? No, wiadomo, jak to jest. No, ale tu nic się nie urodzi. No, czarne chcą wygrywać zawsze. Zawsze ta silniejsza strona chce wygrywać.
Król tędy pójdzie jeszcze. O, jakaś nadzieja. Nie no, jak to czarne wygrają, to ja po prostu naprawdę zwątpię w końcówki szachowe. No, tego pionka można wziąć, ale to też jest remis. Jeden pionek to za mało. Zawsze goniec będzie tutaj trzymał blokadę. No dobra. Zobaczmy, Janek pewnie już wygrał, znając życie. Czy to jest pozycja remisowa? Serio? Silnik tak twierdzi. Wow. Aha, no wiadomo dlaczego, bo jak będzie taki ruch, no to goniec bije, bo jest słaby ruch. No tak, oczywiście. Ciekawe. No silnik mówi remis. No, tym bardziej teraz. To bez znaczenia, no słaby ruch. No dobra, to już panowie się... Nie, panowie, przepraszam najmocniej, tu pani grała. Proszę o wybaczenie. Nie zwróciłem uwagi na nick. Tutaj, co się dzieje? Remisik, silnik mówi. No tak, no czarne. Chyba, że jakaś siatka matowa powstanie, ale tutaj czarne nie powinny sobie. Czarne nie powinny mieć problemów ze zremisowaniem takiej pozycji. Czasami w takich sytuacjach nie wiadomo, która strona gra na wygraną. Czasem tak bywa właśnie. No ale to ewidentnie tutaj już. Oj, jakieś tutaj rzeczy się mogą jeszcze zadziać. O, matko! Tutaj? Hetman G4 zagrał? I co? Cugcwang? Ostro. Król w rogu. Ajajajaj. No to się porobiło. No właśnie, o tym mówię. Są takie czasami pułapeczki. Oj, to musiało boleć czarnych. Nieźle. Runda numer 3. Co mój przeciwnik na taki wariant? Aha, trzeba znać warianty. On A5, tak. Znowu się pakuje w wariant, który znam teoretycznie, tylko nie pamiętam dokładnie, jak tu się gra, żeby się nie wplątać. No to będzie gra na czujkę. Bo Hetman A5 się gra. Się wybija tu. Mogę też, nie wiem, no w sumie tak. Ciężko powiedzieć, jakie tu ruchy są. Znaczy, nie, no nie ciężko powiedzieć, no to jest teoria. No ale właśnie, co zagra przeciwnik? Wybił od razu, to ciekawe. O, cieszy mnie to. Okej. To mi się podoba. No to na pewno czarne nie zagrały najlepiej. Jestem przekonany. No jak zagra tu w ogóle, to się skuszę chyba na bicie. Chwilowo jest pionek więcej, tylko że jak on weźmie mi tego, to będzie struktura gorsza. No ale. Właśnie, ale. Ale co? Nie mogę też tutaj, bo dostanę widły. Jakby taki ruch zasadzić. Nie no, zróbmy roszadę najpierw. Nie no, tutaj C6 trzeba zagrać.
on zbił, dokładnie. No i... Może jednak tak, może jednak tak. Atakować. No jakby wymienił to w ogóle z bajka, nie? Pytanie, czy on musi to wymienić? Nie musi, no nie musi, nie musi, ale tak. Trzeba liczyć tu, 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 tu. No, wprowadźmy figurę do gry. C5 będzie. C5 to tutaj. Tak i wejdźmy tak. Do końca mogą trochę paraliżować. Mam nadzieję. Podstawił. Jak tak, to na szczęście mam taki ruch. A jak tu, to też mam taki ruch. To jest na związaniu. Podstawił. Słuchajcie, prosto wyszło. Podstawił, teraz się zastanawiam, czy tutaj nie uderzyć. Ale nie, tutaj uderzę, bo dalej jest związanie. No jasne. Podstawił, zobaczcie. No teraz to w ogóle te dwie partie to gładziutkie. No, uderzę to do końca, nie ma co się tutaj szczypać. No i co? I teraz króla podciągnę i tyle. No i super, wieża B1. Tak, cokolwiek. Aby do centrum. Weźmie to zawsze on bierze H1. H3. Nawet tak zagram. Dlaczego by nie? Czyżbym nie przesadził tutaj z tymi wymianami? No chyba nie. Tak. A tak. Tu. Realizacja na światowym poziomie, Krzysztof. No mamy go, albo pionek idzie, albo bije pionka tutaj. Dobra, jest. Zwycięstwo, czyli dwa punkty. Po pierwszej porażce troszkę odkute na szczęście. O, runda numer 4, czy jeszcze trwa? Zobaczymy, czy się odświeżyło. Jeszcze trwa. Magnus. Sprawdźmy Magnusa, moi drodzy. Magnus z czarnym kolorem. I może mieć problemy. To znaczy, no, wiadomo, że silnik nam podpowiada już wynik.
Na ten pionek jest bardzo niebezpieczny, więc tutaj chyba spokojnie. Pytanie jest tak, czy normę szachową można zrobić tylko grając partie klasyczne? Tak, oczywiście, tylko partie klasyczne. Jeszcze jedna wygrana i wstępny plan zostanie zrealizowany. Pol, zgadza się. No zgadza się, no taki był plan i go trzeba zrealizować. No tak, tutaj Magnus to wymieni. Spokojnie, remis. Jeden remis tutaj nie eliminuje zawodników do tego, żeby nie wygrać w turnieju. Hikaru gra jeszcze. W ogóle Hikaru to tytan, co? Śledziliście jego wyczyny? Po prostu jest drugi na świecie w rankingu. Niesamowite. Streamuje, mam wrażenie, 24 na dobę i gra turniej klasyczny i wygrywa, nie? Rewelacja. Jak mam na... OK, na platformie, na 10 minut ranking 1850, to bym coś ugrał, czy gdzieś dopiero się, jak się uda dobić kiedyś do 2000, wtedy próbować? No nie, no kurczaj, 1850 na 10 minut, no to szacuję, że grasz co najmniej na trzecią kategorię. Minimum na trzecią kategorię. Ale gra partie, znaczy inaczej, gra w szachy w internecie jest kompletnie inna niż na żywo, więc to jest kwestia troszeczkę przestawienia się. Warto po prostu spróbować. Znaczy zawsze warto. No ale to jest czysta kalkulacja. Trzecia kategoria to jest minimum przy takim rankingu. Na pewno. Jak nie więcej. Znaczy więcej emocji jest na pewno gra w grze na żywo, zdecydowanie. O, to na pewno. Dlatego może być to troszkę trudniejsze. O, Wojciech pisze, że miał 1980 i ogrywał dwójki na żywo bez większych problemów. To mamy świetną odpowiedź, dobre porównanie. Mniej więcej oszacowane jak to, w którym miejscu jesteś. Jeszcze partie trwają. Jeszcze gra nasz polski mistrz międzynarodowy. Naprawdę? Białe mają tutaj wygraną pozycję? Nawet ze skoczkiem? Nieźle. Pierwsza widzę taką końcówkę. A, no teraz tak. Teraz to już łatwiej. No, Marcinowi póki co nie idzie. Lekko nie ma, jak widać, z nikim. Tu jeszcze jedna partia trzeciej rundy trwa. O, jaka ciekawa końcówka. Mat! Podstawił mata. Czary mary. Ok, czekamy na rundę numer 4. Arcymistrz. No i świetnie. Jedziemy. Gramy swoje. Mamy hipopotamusa. No dobra, tak. Spoko. Pytanie, co dalej? Może tak w ogóle zagrać? Rozgrajmy tak, żeby to spróbować wejść.
Szczepionka. No właśnie. Coś już pokiełbasiłem. No dobra, oddaję pionka. No tak, no podstawiłem. Oczywiście, na D6. Może nie jest to jeszcze jakieś super tragiczne, ale pionek mniej jest. Albo figura. Jasny gwint. Nie, no bije pionkiem, sorry, nie ma figury mniej. Ale bicie pionkiem dla mnie nie jest dobre, dlatego... O, rety. Czary mary się dzieją, nie mam pojęcia. O co chodzi? Brakuje jakieś F6 sztuczne. Nie, nie może skoczek D4. Przecież tu bije hetmana. Szybko gra, gościu. Będę go straszył. No dobra. Na pewno białe mają lepiej, zdecydowanie, bo to jest zdecydowanie lepiej. Kurde, szybki jest skubany. Dobra, redukcja, no redukcja. Niech będzie redukcja po prostu. Pionek jest słaby tutaj. O, teraz już ma prostą grę, gościu. Czuję, że mi daje jakieś szanse jeszcze. Wieża moja już jest aktywna. Szacha jakiegoś fajnego dam. Pytanie, czy teraz właśnie. Próbuję zrobić przełom. Ale on będzie niebezpieczny. Dobra, biję. Nie, nie robię przełomu. Tu król musi iść. Król musi iść tu. No dobry jest, no co mogę powiedzieć? No, mam przegraną pozycję. Dokładnie. Nawet nie kwiknę. Żadnej kontry nawet nie ma. Szach, odejście. Stoję w miejscu, nic nie mogę zrobić. Nawet tak chyba może zagrać. W ogóle jak zbije, zbije, król wejdzie tu, to szybko przegrywa. Oczywiście, że tak powinien zagrać. W sumie też dobrze zagrał.
No bez szans, wiem, że bez szans. Zagrałem bardzo poważny błąd, bo ten byt był normalny. Bardzo normalny. Nawet roszadę wcześniej można było zrobić. Tutaj roszadę można było zrobić, król H7. Normalna pozycja, zdrowa, normalna, swoja. Jak zwykle błąd popełniłem. Tak, tak. No i zbicie. Zbicie jest złe. Cokolwiek, słuchajcie, no C4 zagrać, zamknąć pozycję, to co najbardziej lubię. Dlaczego ja nie gram swoich rzeczy? Już nawet, proszę, nie patrzcie na ocenę silnika, bo ona jest trochę lepsza do białych zawsze. Nie ma to znaczenia. Bicie, po prostu podstawka. Tak, tak, tak. Tu. I tu zagrałem gorzej. Jeszcze coś dobrego było? Skoczek C6. Bez piona zobaczcie nawet jaka jest ocena, nie? Ona nie jest najgorsza. Bo te figury łapią aktywność, no ale pion to pion. Tak bym to ujął. Tu zbił, zbił. Pytanie, czy on tam w ogóle... Czy to było takie tragiczne wszystko? Czułem, że tutaj jakoś żyje. E5, ładny ruch. Bo jak takiego posunięcia nie zagra, to ja zagram. Będę miał lepiej. Skoczek nie będzie już stał aktywnie. Bierze B8. Bierze E2, skoczek D5. No tak, no tak, no bo on mi zajął tu pole. No arcymistrz ogarnia, zobaczcie, no właśnie to są takie ruchy, uniki powiedzmy, czy no nie, przeszkadzanie przeciwnikowi, no. No bić raczej trzeba, no to jest gorsze. Nie wiadomo jak grać. Wieża C8. O, Krzysztof, nie widziałeś wieża C8, wieża C5, bicie na E5. No pięknie, pięknie. A, tam E4 jeszcze by było, no tak, tak. No ale robi się zadymka, no. Bicie, trzeba bić, bić. I co, i wieża C5 łapie jakąś aktywność. No tak, no tak, Krzysztof. Trzymasz się tego pionka, gońce sobie przestawiasz elegancko i żyjesz. Śmiem twierdzić, że może bym nie przegrał nawet takiej pozycji. Znaczy jestem przekonany, że jestem w stanie przegrać każdą, ale tak ogólnie mówiąc, teoretycznie. Nie widziałem tego manewru. No i to jest to. No to jest to właśnie. Ładny manewr. Wieża C8, wieża C5 i tutaj na pionka. Taki prosty. A ja zafiksowałem się na to, że muszę tutaj uderzać w pionka B2. Tak mi to w głowie siedzi. No musisz naciskać. No ma po prostu B3 i się uwalnia. No. No przecież. Tak, no to jest to, co odróżnia słabych szachistów od silnych i arcymistrzów i tak dalej. To jest właśnie to. Dobra. Po czterech rundach mamy dwie partie. Po czterech rundach mamy dwa punkty. Jeszcze zobaczymy tutaj, co zrobi nasz polski mistrz międzynarodowy. O, ładnie, wygrywa. To z jakimś niezłym koksem. Świetnie. Bardzo dobrze. Kuba. Trzymamy Kuba kciuki. Kuba ma 4x4. Ładnie. To są młodzi wyjadacze. Oni są na bieżąco z szachami. Chodzi o grę. No dobra, czekamy cierpliwie na kolejną rundę. Aha, tu jeszcze jest partia jedna. Dobra, zerknijmy. Ale się porobiło, zobaczcie, wieża nie daje rady. To była sprytna końcówka. Jeszcze tutaj białe chciały zremisować. Okej. Okay. Wszystkie rundy się skończyły. Cztery partie za nami, dwa punkty jak na razie. Na razie z nikim silnym, znaczy oprócz tego arcymistrza teraz
że dwie partie to były takie dosyć gładkie do które się udało wygrać, więc no, punktowo powiedzmy bardzo średnio, z gry bardzo słabo, ale nieważne, to są dopiero cztery partie. Zobaczcie, jak ładnie Kuba Kosakowski sobie radzi. 4 na 4, pięknie. Pięknie. Magnus Carlsen 3,5. Czy Jan Krzysztof Duda gdzieś tutaj się wyświetla? Może mi gdzieś tam umknął. Hikaru 4 na 4. No ładnie, no dobrze, dobrze, dobrze. Trzymamy kciuki za Polaków. No, niech walczą chłopaki. No dobra, i po kawce jedziemy za moment. Grunt, że jeden arcymistrz już jest zaliczony. A taki GM do ogrania, bo wyczuwałem, że nie gra jakoś fantastycznie. Też nie chcę tak oceniać krytycznie, bo moja gra jest tragiczna. Póki co. Ale chodzi o to, że w pewnych zawodników się wyczuwa ich grę. Po prostu czuć, że to nie jest ich najlepszy poziom. No, ten arcymistrz nie pokazał jakiegoś wysokiego poziomu. Bardziej ja przegrałem swoją partię niż on wygrał. Ale wiecie, o co mi chodzi, co nie? No tak w szachach jest. W ogóle szachy są fantastyczne, bo kurczę, one tak dużo uczą i tak dużo mówią o ludziach i w ogóle, wiem, teraz filozofia mi się włącza, ale warto grać po prostu w szachy, warto. One zawsze pomogą w życiu, uważam, zawsze. Nie zaszkodzą na pewno. To znaczy, można się doszukiwać różnych rzeczy, czy szkodzą, czy nie, no ale szachy same w sobie nie szkodzą, nie, absolutnie. Tak uważam. Ciekaw jestem waszego zdania. Zawsze można w komentarzu zostawić wiadomość, jakby co, przypominam. Czekamy chwilkę, bo po czwartej rundzie zawsze jakaś tam mikroprzerwa jest. No dobrze. Czekamy cierpliwie sobie na rundę kolejną. Na dobrą sprawę, jak patrzę, Chess.com przyciąga w Title Tuesday no 500 graczy, powiedzmy. W tym momencie jest trochę więcej. To nie jest chyba jakaś ogromna, ogromna liczba osób utytułowanych, jeśli chodzi o cały świat. Oczywiście jest bardzo dużo silnych arcymistrzów i przyciąga na pewno ten turniej. Ciekawy jestem, co można by było zrobić, żeby przyciągnąć jeszcze więcej osób. No ale jak już Magnus gra na przykład. Przecież tych arcymistrzów 2700 jest cała masa. 2700, 2650 w górę. No może po prostu więcej nagród. Nie mówię, że tutaj nagroda pierwsza musi być jakaś gigantyczna. Nie, no ale to i tak jest dobrze. Ja nie narzekam, tylko stwierdzam fakty, że w sumie mogłoby grać więcej ludzi. Ale nie każdemu też się chce, nie każdemu pasuje. Dobra. Jest okej. Okay. Kramnik 3,5. Dek. Bogdan Dek 4 na 4. Karuana 4 na 4. A, Polish Fighter. Jadek przegrał gdzieś tam po drodze, jak widać. Okej. Okay. No właśnie, no, widzicie, jakbym kurczę teraz wygrał partię czwartą, to bym miał szansę z jakimś dobrym arcymistrzem pograć. No na to liczę. Jakieś takie kopnięcie, takie wiecie, no żeby się troszkę podbudować. Dobrze jest coś takiego zrobić. Znaczy się wygrać. Ale kto przyjdzie tutaj? A może z jakimś Polakiem zagram? Byłoby też fajnie, sympatycznie. No zobaczymy.
Czeską wkrótce już odpali rundę numer 5. Zawsze sobie pamiętajcie, możecie na YouTube, jak będziecie oglądać, to przewinąć rozdziały. Nie trzeba tutaj słuchać moich wywodów, tylko można. Ale to już wiecie. Widzowie moi wiedzą, więc. Więc no, tak tylko się przypominam. A przypominam również o szachowo.pl, tak przy okazji. Zakupy z 10% rabatem na hasło Pan Szachus. Można sobie coś tam fajnego zakupić. Polecam, sam się zaopatruję. Tak przy okazji. Zawsze tutaj, jak przychodzi już ciepła aura, lato, to tych osób w świecie szachowym jest mniej troszeczkę. Ale to jest normalne. Dobra, mamy zawodnika. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Inaczej zagramy. Plan jest taki, żeby tam wejść. Niekoniecznie od razu. A, pionka nie wziąłem. Aha, bo to jest tutaj pewna pułapka. Nie można tego pionka za bardzo brać. Nie można, nie można. Dobrze, 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 Krzysztof, zrobiłeś. Tutaj czarne liczyły na wielki rozwój. Okay, to sobie też wycofam tego gońca. To mnie korci, ale tak zagrajmy najpierw. Może Hetman becz. Chodzi o to, że chcę tak zagrać i tak, ale się nie da. Aha, tutaj. O, teraz skoczek C4 sobie skorzystam. No wejście tu, ale też mam wejście tam. Tutaj atakuję. Oczywiście skoczek F7 stoi. Dobrze, gość dobrze gra. Gość ogarnia. F4 w ogóle chyba jest dobre. Zagram F4. Skoczek pilnuje pionka. Tak, gońca zamykam. Chwilowo, ale on też. Aha, tutaj. Ale on też coś, to tak przejdę. Tu i tu na końcu bije. Tu. Też może mieć to swoje plusy. Tak zagram, będę próbować grać tak. No skoczek nie ma opcji. Nie zbił. Bał się. Dobrze, bój się. Zagram tak. Mam wrażenie, że czarne dostały swoją pozycję. Takiego ruchu się nie boję, bo mam hetman C2. Tak i tak w ogóle go zablokować? Brzmi jak dobry plan. G4 jeszcze w pewnym momencie można próbować uderzyć tutaj w F5. Skoczek szuka jakiejś drogi dla siebie, ale chce go zablokować, tak. Chociaż wieża tam wejdzie. No dobra, B3 na razie jest ok. No dobra, blokujemy. Wieża E2. Goniec tutaj. Ok, to chyba mam taki ruch.
Chyba mam cię. Znaczy mam cię na pewno ze zdobyciem jakości. Co dalej będzie, to nie wiem. Zaprosiłem go do swojego obozu i skorzystał z zaproszenia. Zobaczcie, skoczek nie ma gry. Kompletnie nie ma gry skoczek. Nie no, wieża C8, to myślałem, że gońcem zagra. Skoczek znajdzie grę. Dobra, lecimy tak, żeby tutaj uderzyć mocno. Skoczek tu, to tu. No tak. Podstawił. Całe szczęście. A czasem szybkie ruchy właśnie dają taką fajną możliwość, żeby przeciwnika zakręcić nieco. Mamy to. Mamy trzeci punkt. Jest dobrze. Zobaczmy tutaj na najlepszych, jak sobie grają jeszcze. Hikaru. Zobaczmy Hikaru. Albo nie. Zobaczmy, moi drodzy. Hikaru możemy sobie zawsze zobaczyć. Zobaczmy, jak gra Kuba Kosakowski. Jeśli mi przemknął. Jest Kuba Kosakowski. Gra białymi. No tak, czarne mają wygraną pozycję z uwagi na to, że tu pionki są zaawansowane. O. A żygiełko to jest wymiatacz też. Mam wrażenie, że on cały czas siedzi przed kompem i gra w te szachy. No to Kubie będzie ciężko. Chyba tak trzeba. No tak, bo tutaj jak skoczek zagra, to wieża B1. Jakiś szach jeden może nastąpić, ale to mało. Nic to nie daje. No tak. Porażka Kuby. No zobaczmy tego Hikaru w takim razie. Co u Hikaru? Hikaru ma pionka mniej, ale pozycja jest bardzo przyjemna, jeśli widzimy, jak ocenia silnik. Nie, przepraszam, Hikaru gra czarnymi. Hikaru ma problemy. Ale 7 sekund więcej. Co, tutaj się coś pozacinało. Czas się zmienia, a nie widać ruchów. Spróbuję to jeszcze raz odpalić. Co z tym czasem się dzieje? Daro to Polak? Serio? Darek Świercz. No jo. Ale coś tu czeskom nawala chyba, co? Jeśli chodzi o... Zobaczcie, co się dzieje z czasem. Ruchy nie są wykonywane, a czas skacze. Nie wiem kompletnie, o co chodzi. Świetnie. No, rymsik. Okej. Vincent Kejmer. Białym kolorem. Wow. Jakość mniej, ale wygrana.
Jokera podstawił, ale wygrywa szybko. Czas robi swoje. Masa błędów. Ostro. No tak, tutaj już mu się udało oszukać przeciwnika. Ale jest masa błędów faktycznie, jak się patrzy na grę zawodników, to... Dobra, lecimy. O, silny mistrz międzynarodowy. To go. Gramy swoje. Oho, tu D5, C5. Okej, tutaj wymiana myślę, że będzie korzystna. Jak tak, to tak, wchodzę. Tu spróbujemy tędy się przedostać. Jest to tak na pionka, słusznie. Tak, zagramy. No, bić nie może na szczęście. Zdecydowała się u niego trochę pozycja. Nie podoba mi się. Moja mi się nie podoba, ale... No walczymy. Muszę tu skoczek przerzucić. Taki ruch groził. Bardzo nieprzyjemny zresztą. No dobra, bijemy, bo jeżeli tak, to ja chcę tak zagrać. Niech liczę. Dobrze zagrał. Wracam, bo też można tutaj spróbować coś podziałać. Albo tam zbić i potem tu zbić, potem tu zbić. Może nie będzie tak źle. Jakieś pionki też tutaj. Staramy się zbijać. No właśnie. Hop. Tak. Tutaj. Ciekawe, co to jest za ocena tej pozycji. Kompletnie nie wiem. Trochę jest nazbieranych za tę figurę. Co, picie na F5 tu? Może, skoczek tu może być groźnie, ale picie na F5 to też można spróbować tutaj walnąć. Różne są opcje ciekawe. To jest właśnie taktyka. Tak to się nazywa.
na pewno liczy. Nawet takie bicie, ładnie. Bardzo ciekawe. Teraz odejdzie goniec. Zbił. Ok. Tu wieża mi jeszcze wisi. To jeszcze mam taki ruch. Jejku, ale to jest taktyki, masakra. Mam szacha na szczęście, nie pada mi wieża. Dobra. Wiem, że pod hetmanem stoję. Czegoś tu nie pokaczać, chcę zbić tak. Ale jedę pionkiem, trochę postraszę. W sumie nie wiem, co on może tutaj grać w tej pozycji. Jakieś są, co? Podstawiłem widełki. A nie, mam szacha na D1. Nie podstawiłem widełek. Tak, tu jeszcze mam szacha jakiegoś. Aha. Chcę wymianę. No tak. Będzie dla niego to prostsze. Może to być dla niego dobre. Tak, zagramy. Chyba tu będę miał bicie wtedy. Bo tak jak on tutaj, tutaj dobra. Kurczę, wszystko widzi. Skubaniutki. Jak to grać? Dobra, F5. Próbujemy sztuczek teraz. Co? To jest mój. Mam go. Ha! Mam go, moi drodzy. No w końcu jakiś skalp. W końcu. No, szakuś się obudził. 4 na 6. Dziękuję. Dziękuję. Mamy to. Ale była partia, słuchajcie. Ale była partia ciekawa. Ostra przede wszystkim. No i co tu się dzieje teraz? H3. Ok, bicie, bicie. Skoczek F5 można było? No dobra, można było. Bo tu są jakieś ciekawe wjazdy i tam wisi. A to cały czas jest normalne. Tak, tak. No wieża C8, zgadza się. Bicie, bicie i koń H4 trzeba grać. O, koń H4 trzeba grać, a po odejściu jest G5. Jakie to wszystko jest proste, jak człowiek analizuje, nie? Znaczy, ja ten motyw oczywiście znam, tylko no nie zagrałem. To się przyznaję bez bicia, że znam. Że kojarzę tutaj te motywy, oczywiście, bo i skoczek ma powrót i tu jest osłabienie punktu i to może wyglądać dobrze nawet czarnymi. No dobra, ale było inaczej. Zagrałem pasywniej, niestety. Ale wystarczyło. No tak, czy białe na pewno mają lepiej. Bez dwóch zdań, ale trzeba grać. Trzeba wykonywać posunięcia. Rzecz jasna. Tak, tak, tak. Pionek wzięty tutaj. No właśnie, skoczek G4. Coś miał lepszego? FG trzeba... FG miał przecież. FG pogrozi mat. Trzeba było mi bić tu. No tak, no Magnus by mnie zajechał. Tak. Goniec każe bić. Wieża? Wieża słaba. Bicie. Bicie to już w ogóle słabe. No to dał mi szansę.
Ale taktyki tu było bardzo dużo. Przegrana! Dlaczego? Wieża H2? A jak tu zagram, to co? To tu, tu i tu. Orety. Ale pozycje. Trochę szczęścia. Co? Wieża D4 nie zauważyłem. Ciekawe. Tak? I co? Tu? 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 I co? I tu? Aha, że po prostu tyle pionków masz i król jest odkryty. Na to trzeba było iść. Trzeba dobrze ocenić pozycję. Dobra, tak, tak. Wydawało mi się, że tu jest cały czas pewnego rodzaju kontrola. Jak widzicie, czarne mają niby lepiej. Nie wymieniać hetmanów, ja je wymieniłem. Ale dalej jest dobrze, bez pionków dużo. Tu wieża D5, tak. Bo jeżeli on by zbił, to ja miałem przygotowane właśnie bicie na D4, bicie i wieża B8. Zgadza się? Zgadza się. I odbijam jakość. Tak, tutaj troszeczkę poczarowałem jakimś cudem. Tak, F4 zbił, no i to jest przegrywające. No dobra. Punkt jest punkt. Cztery punkty na 6. No to jest nieźle, słuchajcie. To już jest nieźle. No mecze idą... gra słabiej, punktów zbyt dużo, jak na moją grę. Ale 4 punkty już są. 4 to jest tak... No mam nadzieję, że jakiegoś giema teraz dostanę. Mamy półmetek w zasadzie. Fabiano Caruana 6 na 6. Mistrz krajowy z 2740. No dobrze. Swoje. O, królewską indyjską. No dobra. Lecimy. Klasycznie. Z H3 będzie. Zagrajmy C6. Strzałka. Tak, jak bicie, to bicie. Jak tak, to hetman H4. Na to trzeba zwracać uwagę też. H5 nie wiem, czy to jest dobre. A tu naprawdę są niuanse tutaj. Oj, trzeba ogarniać, trzeba ogarniać. Dlatego tak to lubię, ten debiut. No raczej nie wybije. Jak wybije albo prze... Co? Wybił? Naprawdę? No to tutaj już jest fajnie. Według mnie. Się rozgrywam. Tutaj grozić wjazd. Bo jak biję na H5, to daję szach. Odbijam hetmany. Nie psuję sobie struktury. G6, F7. Znaczy G6, no. Tak w tym rejonie. Ok. Oczywiście się może zasłonić. Musi. W zasadzie, no nic nie musi, może królem uciekać też. To są normalne rzeczy w królewsko-indyjskiej. Tak, ale trzeba brać pod uwagę bicie tutaj tego skoczka. Nie, gram B6, szkoda czasu na to. Nie no, nie widział hetman H4, nie? Dzień dobry. Witam cię. Ok. Ten taki ruch. Dobra. To tak zagram z powrotem. Goniec H6 chcę zagrać. Albo też właśnie hetman może fajnie wrócić, jak skoczek będzie chciał tutaj poszaleć. Aha. Wymiana hetmanów. Dla ciebie to jest dobra opcja, co? Mój drugi przyjacielu. Dla mnie gorsza.
Dobra, wracam. On H4 na bank. No F5 trzeba. Coś w tym stylu robić. Tak, to nawet tak można spróbować. Tutaj będzie bitka, co? Tak, może być. Dobra, tak, nie, tak nie mogę. Znaczy mogę tak zagrać, bo nawet jak goniec G5, to ja chętnie tą jakość oddam, więc gram w ten sposób. Nie jest podstawka z mojej strony, znaczy świadoma podstawka może w ten sposób, ale to taka czutka tylko i wyłącznie. Po tym ruchu to co ja mogę? No też może to jest dobre dla niego, nie? Może tu po prostu wybić, nie wiem. Okej. Tak, raczej. Goniec musi mi przez F8 się fajnie rozegrać. Bierze F6 spełnia teraz dobrą rolę. No dobra, spróbujemy kontratakować. No zawsze tutaj mam opcję, ale też chcę tędy wejść. Tak, żeby jeszcze wieża grała. Pytanie, czy tutaj bić? Dobra, bić. Bardzo ryzykowne posunięcie według mnie Hetman B4. Które to posunięcie nie są ryzykowne? A to ładny ruch z jego strony. A wieża H8 nie mogę? No mogę, co? Wieża H8? Nawet jak tak zagra, to ja mu trzasnę tu. Trzaskam tu. On bije tu. Skąd tu? On bije tu. Ja tam. Chyba się zgadza. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to się zgadza, ale niech on myśli. Okej. Ależ ciekawie. No tak. Tak. Tu. A. Co? No to tak, to wygrywam. Znaczy, mam nadzieję. Liczyłem na to. A, szacha dostaję, kurczę. Dobra, ale jeszcze się trzymam. Sprytnie zagrał. Tak. A, wieżóweczka. Tyle zamieszania o taką wieżóweczkę, co? No nieźle.
Kurde, to jest remis. To jest remis, bo bije tutaj. Ja cię kręcę, ale miałem gościa, no. Dobra. Miałem gościa na widelcu, kompletnie, no. Kompletnie miałem gościa na widelcu, ale mi uciekł. Ale mi uciekł, sam go wypuściłem. Ale powiem wam, bardzo mi się podobała ta partia. Tu się naprawdę działo. Tu się działo bardzo, bardzo wiele. Wiadomo, że mnóstwo niepoprawnych ruchów. Teraz zobaczę, jaką miałem przewagę, bo na pewno... On tu ma wygraną? Czy tak dużą? Serio? Wow. To jest jego wygrana kompletnie, nie? No teraz nie, wieża H8. Wow, ja myślałem, że to już wygrywam, nie? No tak bić, on tutaj zbił. Tak. Poświęcenia hetmanów, masakra. Tak, tu. A, no tak, bo na... Aha, bo jak on zbije... Tak, to mam po prostu przewagę teraz. No tak, tutaj, tutaj już wygrana. Kurczę. Ja w ogóle nie dostrzegłem, że mogę królem sobie swobodnie uciec. Przecież tu jest bronione wszystko. Już kwestia realizacji. Tak, tak, tak. Znowu goniec, tak. No tu bicie. Tutaj no po prostu źle zagrałem. Tak trzeba, bo dwa gońce zachowuję. Za szybko. Po prostu straciłem tutaj figurę, ale to remis. Wow, to jest remis. Ładnie, ładnie to też zagrał tak naprawdę. No dobrze, działo się sporo. On miał wygraną, ja miałem wygraną. Remis, w sumie uczciwie. 4,5 i zaraz runda numer 8. 7 na 7 ma Caruana. Carlsen 6 na 7. Kto tam jeszcze z czołówki? Zaraz zerknijmy, czy są jeszcze jakieś partie. Janek ma 5,5. No dobra, czekamy na rundę numer 8. Było ciekawe przynajmniej. Uff. Jest. Przeciwnik, mistrz międzynarodowy. No, dzisiaj nie ma słabych graczy, jak widać. Figury do przodu i jedziemy. No dobra, wiem jak tu się gra, no ja wiem jak tutaj się mniej więcej gra, ale zagram miękko, zagram koniec D2, mięciutko, nie chcę tam wchodzić w teorię jakieś jego, po prostu w ten sposób. Okej, no niech będzie tak. Co wybije? Powinien chyba. Mięciutko pozycyjnie. To skoczek E4 planuje zapewne. Też taka opcja jest. Okej. Tutaj zagrajmy tak, że po tym będę miał tak. Musi wybić, ja będę trzymał pole E5. O, właśnie. Dobra, idę na to. I pytanie, czy tak nie zagrać. Nie, na skoczek tu, on F5. Ja roszada. Jakieś F3. Chyba mój goniec będzie lepszy od jego gońca. Jak w ogóle odejdzie skoczek, to pułapka goniec B4. A, D5 przecież chyba jest. D5, żeby złapać jakość. D5, bicie, bicie. I tu, no tak, D5 grozi. Ach, zauważył. Skubany. Hetman E2 od razu. Schodzimy tu z jakichkolwiek pułapeczek.
Tak, no będzie rozciągał gońca. Okej, okay, niech będzie tak i tak. No dobra, uciekaj mi tym skoczkiem. No rozciągnę mu tego gońca mimo wszystko. W ogóle może tym zbić? Tym, tak i tak spróbuję. Sam siebie zaskoczyłem w sumie po tych posunięciach. W sobie, ale jego goniec może być silny albo słaby, jeżeli uda mi się go zablokować. I tak może próbować grać. Tutaj to ciekawa opcja. Wieża F2 też jest dobrym pomysłem. Może tak w ogóle teraz. O, to też ma dużo sensu. Wymiana? Tak, spróbujemy. Poczekamy na jego reakcję. Tu jeszcze szachy są jakieś. Trzeba będzie uciekać pod rentgen. Nieprzyjemnie, ale tam on też będzie musiał uważać. Jakieś opcje. O! Wow! Ciekawe. Przelocie chyba muszę zbić. No muszę zbić przelocie. Nie mam wyjścia. I tutaj poudawać, czy to jest dobre. A5. Dobicie. Ok. I wieża A7. Standardowo. Ok. Chyba tak. Mam nadzieję, że nic nie grozi wielkiego. Chcę tak zagrać. Się niby broni. No tak. Bo D5 teraz będę groził ruchem. A tu się trzyma też mocno. Ok. Wygląda to dobrze. Skoczek nie może ruszyć, grozi D5 i tam strzały. Mocny ruch. Tak, tak, tak. Dobra, trzask. No D5. D5. Zamykam tutaj wszystko. Ok, i chyba... Którym pionkiem? Niech będzie tym. Ale dlaczego on tak gra? Tak szybko. Końca. Okej, słusznie. Sztuczki będę chciał stosować pewne. E8, skoczek D7 jest taki ruch u niego, niestety. Dopiero teraz to dostrzegłem. A jeszcze jest taki ruch. Wstępem. No tak, 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 tak. Kurczę, jak tu zagrać? Tak niech będzie. Niczego nie podstać. Wygrałem. Czas mu spadł. Wieża B1. Zaskoczyłem gościa. Ajajaj, dobrze, bo chodzi o to, że jak tutaj, to tu chciałem walnąć. 0-0 pokazuje. Wow. Słuchajcie, 5,5 punktu. 5,5. To już nie jest mało. Zobaczmy ten koślawiec, jak to wyszło.
W ogóle teraz tak, czy poskoczek E4 trzeba bić? No nie trzeba, ale można. Mi się to podoba, konkret. Tak, tak. Aha, przed roszadą. Czy miałem D5? No nie, a skoczek tu właził, ale sprytnie, bo jak tak, to tak. Dobra, to nie było. Jak tu silnik pokazywał? Ja tu tak twardo starałem się grać, dosyć szybko, chyba zadziałało, jak widać. No tak, ja wiem, że tu skoczkiem jest lepsze. Ja wiem o tym, bo król nie jest w zagrożeniu, ale to jest ryzyko. Opłaciło się, jak widać. No bić w przelocie, A5, oczywiście, tak. Bić, wieża A7. Na blica starczyło. D5 grać trzeba. Nie, goniec B4. No dobra, a tu? A jak tu zagra, to co? To D5. A. No tak, ładne, więc on musiałby tak odejść. D5, a jak tu? Tu, to tu. No tak, faktycznie, faktycznie. Goniec B4 działało. A, tutaj bicie, nie zauważyłem prostego bicia. Pionka. No, wygrana, wygrana była. Coś tam powypuszczałem. D5, bicie, no CD. CD, bo następnym razem CD, bo po prostu przełom był. A zagrałem źle, gorzej. B5 i on tu jakby żył. No ale próbowałem sztuczek. Goniec, tak. Goniec C5, tak. Wieża jeden jak silnik, słuchajcie, tak. Aha, można było po prostu tam zagrać. Dlaczego nie widzę takich rzeczy? Tylko to też nic nie daje, co nie? No i tutaj czas spadł przeciwnikowi. No dobrze, ale punkty to punkty. 5,5 na 8, słuchajcie. No, nie jest źle. Nie jest źle. No forma, jak widać, na pierwszych 4 partiach to kompletnie formy nie było. Ale 5,5 na 8... To już jest coś, słuchajcie. No jak na mnie to sporo. No Carlsen ma 6,5, a ja mam 5,5. Nie wiadomo, że oni grają z lepszymi cały czas, no. Arcymistrzami i tak dalej. Tutaj od dołu można coś tam ugrać zawsze. No ale okej. Takie są reguły gry w tych internetach. Ciekawe, jak tam idzie naszym Polaczkom. Nie mam pojęcia. Dobra. 3 rundy do końca. To teraz tak, wygrywamy 2 pod rząd. Bijemy rekord. A w ostatniej wygrywamy i w ogóle rekord wyśrubowany o 1,5 punkta. Ale byłoby, co? Ale to by było piękne. A nic by nie zapowiadało po tak słabej grze na początku. Znaczy, nie wiadomo, czy tak będzie pewnie. Zakładam, że będzie, ale pewnie nie będzie, nie wiadomo. Ale i tak jest dobrze. Znaczy w ogóle super byłoby teraz jeszcze wygrać jedną partię i byłoby 6,5 i 2 partie do końca. To w ogóle byłoby przecudnie. Humory byłyby rewelacyjne. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Po 8 rundzie również jest jakaś taka malutka przerwa. W ogóle zobaczmy tabelkę, gdzie ja tam się plasuję. W sumie siebie nigdy nie sprawdzam, na którym miejscu jestem. O, na 74. No to no z 5,5 punktowców, jak widać, jestem słabiutki, jeśli chodzi o Buchholza. Ale to jest całkiem przy 500 ponad ludziach, osobach.
Szachistach. No dobra. Walczymy. Dalej. Teraz musi nam jakiegoś arcymistrza dobrać. No nie ma siły, no. Poproszę czeską, poproszę jakiegoś arcymistrza, bo dzisiaj jeszcze z GM-em nie wygrałem, a chciałbym. No dobra, nie, tam. Nie będę się pyszałkować, ale dobrze było zagrać z GM-em. Nawet strzała pod rząd teraz, niezależnie od wyników. Bardzo proszę, bardzo proszę. No Magnus ma 6,5 na 8 w ogóle i jakby, no właśnie, on teraz, no właśnie, Magnus musi wygrać wszystkie partie, żeby tam w top 3 się znaleźć. Ciekawe, czy ma szansę w ogóle jeszcze na pierwsze miejsce teoretycznie. Kramnik 7 na 8. Janek ma 6 na 8. No też jeszcze nic straconego. 6,5 na 8, przepraszam. 6,5 powiedziałem? Czy 6 na 8 powiedziałem? 6,5 na 8. Dobra. Jeszcze chwila, jeszcze trochę. Jedziemy. Tak, na czacie Twitchowym spokojnie. Słuchajcie, widzę, że wszyscy się relaksują, nie mają siły pisać. Ale to też dobrze. Jeżeli wam sprawia przyjemność oglądanie szachusiowych zmagań, to jest mi bardzo miło. Niektórzy mówili czasem, że Title Tuesday jest lepsze niż oglądanie meczy piłkarskich. Co kto lubi, oczywiście. A dziękuję bardzo, że się miło ogląda. Bardzo mi miło. Bardzo, bardzo. No panie Czeskomie, poproszę jakiegoś tutaj GMA. Jedziemy z rundą numer 9. Hikaru, ciekawe czy grał z Nakamurą. Hikaru z Nakamurą, czy grał? No tak, Hikaru czy z Fabiano grał. Może w poprzedniej rundzie i zremisowali. Któż to wie? Trochę Magnus miał ranking 3300, nie? Tak pokazał po prostu wszystkim, że jest jeszcze lepszym zawodnikiem niż Nakamura.
Jest. Nie ma arcymistrza niestety. Ale mistrz FIDE 2800 to jest na pewno bardzo dobry mistrz FIDE. Indonezja w ogóle? Nieźle. Tam jest tak gorąco i tak dobrze w szachy grają. Wiedziałem, że będzie D5. Ok. No zbiję. Goniec D2 zagram. Mięciutko. Mięciutko, spokojnie. Okej. Tutaj, no dobra, masz prawo zbić, to zbijasz, ja sobie zbiję tym. Troszkę jestem szybszy figurami. Chyba. Dobra, chwila. Dobra, niech będzie tak po prostu. Tutaj mądrze zagrał. Chyba już jest lepszy trochę. Pewno jest już lepszy w tej pozycji. O kurczę, pasywnie się bronić, to ja nie lubię. Dobra, tak. Skoczek C5, jakiś jest coś tam wchodzi. Tak, ja wiem, że ty jesteś tu dobry w tej pozycji. Wiem o tym. Tak. Pasywna obrona. Nie lubię jej. Skoczek jest lepszy tutaj zdecydowanie. Coś lepszego znajdziesz? Aha, tak. Bicie? Pewnie tak. Na A7 jeszcze będę patrzył. Nie patrzę na pionka. Pionki są tutaj nieistotne dla mnie. Dobra, tak i tak spróbujemy coś tam poskrobać przeciwnika. No dobra, H5, no, okej. I co? Aha, że tu bije. To tak, teraz podstawiłem pionka. Teraz tak. Nie zagrał tutaj, tu grozi wejście. Kurczę, no. Pograłem słabo, tak G3, bardzo słabo. Dobra, tak. Sztuczkę tu i tu. H zbije, on zbije, ja tak, on wieżą.
Ja zbiję tu. On mi zbije tu. Ja zbiję. O, rety. To nie działa. Kurczę, to nie działa. Tak. Ojej, skoczek B8, no. Aha, mam bicie na C8 wtedy, nie może skoczek B8. Bo teraz grozi taki ruch, tak? Tak? Ale nie, nie grozi w sumie. Skoczek B4 jeszcze jest. Na własne życzenie sobie tutaj tak to rozwaliłem. Mam mniej czasu. Co, jeszcze tak mogę próbować? Bo skoczek B8 to cały czas bije, nawet jak hetman to bije tu. Twoje nie wiesz, ma sens. Dobra, tak, no. Się tam coś ratuje, no właśnie. Właśnie o to chodzi, kurczę. Chyba ma wygraną. Jakiś strzał tu. No tak, kurczę, blade. Nie jest dobrze. Bicie tutaj jest nawet. Aj, bicie na F2 jest, kurczę, no. No tak, no, kurczę. No nie, no to jest wtopa już. Wiecie co, no, no czułem, że gość, był w zasięgu, no. No jak to jest możliwe? Czy ja tam miałem wygraną? Ajajaj, teraz to się tylko zezłościłem. Chwila, co tutaj się dzieje? Skoczek tutaj, jak trzeba grać? Równa pozycja, no. Wieża AD1, tak poszło. No właśnie, tu się trochę posypało, bo mi zagrał na słabość, a powinienem w tej sytuacji najpierw wieżą wejść gdzieś tutaj. Dobra, nieważne, no poszło tak. Chcę zobaczyć, co było dalej. Tak. To wiadomo, że tam czułem, że jest źle. Ale taka tam walka, przesuwanka. Skoczek B8, za dużo zaczął kombinować. Tak, tutaj H4. No tak. E5, no to takie ruchy trzeba. No właśnie, nie bać się takich posunięć. Tam trzasnąć coś. No, ma dobrze. Pytanie, czy ja tam nie miałem czegoś? Nie wiem, silnik mi wskaże, bo nie wiem. No jednak nie. No jednak mimo wszystko gość pod kontrolą, ale zobaczcie, remis pokazuje. Co tu trzeba grać? Aj, bardzo dokładnie. No to są trudne rzeczy już. Nie no, czarne po prostu mają praktycznie lepszą grę. Nic nie kwiknąłem w tej partii. Po prostu mnie ograł zwyczajnie. A no, oczywiście ja widziałem ten ruch, że można teraz tutaj zbić. Tylko, że ta końcówka jest przegrana raczej. Technicznie przegrana. Bardzo ciężko się bronić. No dobra, trudno się mówi. No, coś tam ogarniał gościu. No, dać dużo gra, bo widać było po jego ruchach, że coś tam potrafi. No dobrze. I tak jest dobrze. Jest 5,5, tak? Jest 5,5 punktu na 9. Teraz trzeba wygrać i ostatnią partię gramy o rekord. Byłoby miło. No zobaczymy, jak to się potoczy.
Arcymistrz. Aj, widziałem jak on gra. Dobry był. No dobrze. Przegrywasz z FM-em i trafiasz na arcymistrza. Sam tego chciałem. No ale gramy. Szybki też był skubany. A, tam, takie to ruchy były, tam, tak. Okej, tutaj H5, H6 trzeba grać chyba, H6. Okej, no tak, F4, nie? Się szykuje. Skoczek, trzeba było E5. F4 musi chyba zagrać, a wtedy kopnę mu tak. O, to gramy E5. Jak przepcha, to w ogóle nigdy nie ma. O. Okej. Okay. Pytanie, czy tak? No, chyba tak, żeby pilnować F5. Tak mi się wydaje. Co będziemy celować? Kompletnie pokręcona pozycja. Dobra, no to teraz wracam. Czy nie? Czy roszada? Roszada. Bije, a, zbije mi tu, tak? Odejdzie teraz hetmanem. No, wiem co on knuje, wiem co on knuje. Okej, okay, bo chce mnie zbić i potem skoczkiem na F5. Zagrać na końcówkę chcę. No słusznie. Nie damy się tak łatwo. No jedno pewne, jest pewne, ma lepszą grę. Przyjemniejszą. Dają, to biorę. Takie pionki się chyba bierze w dzisiejszych czasach. Ha, skoczek mi tam wleci. Muszę zbić wieżą. Tak, muszę obronić. Niestety pasywnie. Nie lubimy tego. Bardzo nieprzyjemny skoczek F5. Bardzo. Dałem sobie takiego skoczka wlepić. Tu są jakieś wejścia. Aha, okej. Okay. Mam po pionku. Spoko. No nie jest to wymarzona pozycja dla mnie. Jeszcze jakieś opcje, ale... O! Właśnie. Pewnie jakaś się szansa na zdobycie pionka. W ogóle bicie wieżą może być też ciekawe, kontrujące pięknie. Bo jak on zbije tutaj, tam wieża A8. To może być ciekawe. Jeszcze, gdzie on ma wieżę ruszyć w ogóle? No właśnie, bo nie może nawet tutaj ruszyć, bo zbije widełki. Coś mu się nie udało. Mi się udało za to. No właśnie, on oddaje wieżę. No i słusznie. Ale teraz tak. Teraz mam problem ze skoczkiem. Jak go wymienię? Ale sprytnie pograł. Bardzo sprytnie. Może tak.
bardzo ładnie pograł. Szukam opcji na aktywność. Nie wiem, to dobre. Ryzyk fizyk. Tak, idziemy. Tak, idziemy. Tutaj. Muszę królem aktywnie grać. Muszę. Bardzo ryzykowne, ale muszę. Król E3? Czy zbije mi pionka? Zbić nie może, bo tutaj dam radę wieżą przecież i królem. Zbił! Taki ruch, chyba taki ruch jest dobry teraz, bo tu idę. Tak, 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 tak. Wieża C3, widzieliście ten genialny ruch? Ciekawe, czy to czeskom też potwierdzi. Mam go. No mam go. Mamy go. Mamy go. Słuchajcie, mamy GM-a na rozkładzie. Aja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 j
Ajajajaj. Tyle czasu czekałem. 2 godziny. Ale się porobiło, słuchajcie. Takie małe wyjście z wora, co? Co tu się działo? H6 trzeba grać? Można. Pewnie dostałem gorszą. Pewnie dostałem gorszą. Ale grałem swoją pozycję. No dobra, a to nie jest tak źle w ogóle. Tak, tak. No, dobra, goniec F8, tutaj goniec, tak. Bić trzeba, trzeba. Goniec wleciał. Tu było gorzej, co? No tak, tu już stoi gorzej. Goniec zbił, też tak zagrał trochę inaczej. Mógł lepiej oczywiście. Zawsze można wszystko lepiej. Gdzie były te błędy? Aha, tutaj. Goniec B5 powinien wrócić. Wrócił, tak. A zaraz, zaraz, tutaj coś lepszego było. A3? Ła. Ale ruch. Ładny w sumie, bo on też nie może wieżami nic zrobić. A no, ale ładny byłby tam A2. Tak, 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 skoczek C4. No dobra, on C3. No wziąłem, no wziąłem. Dobra, jakość mniej, ale... No tak, no to już się poprawia. Ojejku, C6 było dobre? Aha, bo jest wybicie tam i na B2. Przeoczyłem ruch C6, bardzo ładny zresztą. Okej, okay, tak. Czy ja tutaj jeszcze coś pokaciałem? Pokaciałem? Co to za słowo? I tutaj dobrze, że znalazłem ruch E4. Dobra, nieistotne. Mistrz Fide, gramy o rekord. Partia o rekord, słuchajcie. Partia o rekord. No mistrz Fide z tym rankingiem, no to to jest dobry zawodnik na pewno. D4. Lecimy. Aha. No dobra, gramy swoje. No okej.
Będzie 4. Tak, czyli mamy tutaj. Mamy tutaj pirca. Znowu. Mamy pirca. A6 niech będzie. Gramy swoje, słuchajcie. B5. No tak. Okej, chcemy tutaj szybko atakować. Sprytnie. Sprytnie zagrane. Tylko teraz nie przesadził, za szybko tutaj nie podstawił czegoś. Tak, bicie G5. Bardzo kombinowane szachy. No wiem, oddam pionka, no oddam pionka, no. No bo on skoczek H3, ja E6, on zbije tu i tu. Będę latał bez pionka. No to polatam. Co mi szkodzi? To pierwszy raz bez pionka będę grał. A to ciekawe. Dobra, tak, tak. A, tu jest bicie z szachem. Co za wariactwo się pojawia w tej pozycji. Ale potem wieża F7. Wow, 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 wow. No tak. Ma bicie, oczywiście. No jasne, tak, żeby bronić to. No mam nie, no. Niestety to jest gorsza pozycja. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Aj. Bez dwóch zdań. A tak? Aha, nie mogę. Muszę tym bronić na H7. Lipa. No ładnie mnie to próbuje ogrywać. Nie ukrywam. Pionek mnie, jeszcze mnie atakuje. Skoro no, z Karlsenem zagrać tutaj, to będzie ciężko. Wow. Dobra, tak. Sobie powymyślał aktywność fajną. Koniec C4 nawet ciekawie wygląda, ale nie, chyba nie może. Co? Co? Czekajcie, bo ja czegoś nie widzę. Aha, bo mi zbije tam. Kurde, ale wymyślił, no. Masakra, jak wymyślił. Wieża E5. Ładnie policzył. Ładnie mnie tutaj policzył. Jeszcze wierzę, podstawiłem na F8. No dobra. Dobra, niestety rekordu, moi drodzy, nie będzie. No przykro mi, gość mnie ograł totalnie. Zerknę szybko sobie, co ja tutaj pograłem fatalnego, bo aż... A.
Sam się rozczarowałem. Tutaj. Konie E8. No dobra, H4. No nie wierzę, że to jest przegrana. No nie jest. Jak widać, co C5 trzeba grać. Ale no takiego ruchu się obawiamy, co nie? Tak. Kurczę, no to są takie bardzo, bardzo ostre pozycje. Mega. Dobra. Nie na teraz. Moi drodzy, no 6,5 w sumie na, jak na tę grę, to myślę, że i tak super. Ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Dziękuję Wam za przybycie, za uwagę. Pozdrawiam i widzimy się w kolejnych Titled Tuesday.